Poranny gość Radia Zachód. A moim gościem jest Sylwia Grzyb, rzeczniczka diecezjalnej Caritas. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią i witam państwa. Przełom stycznia i lutego to moment, w którym na naszej antenie pojawia się coraz więcej tematów związanych właśnie z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym, ale też pokuszę się o takie stwierdzenie, że jest to moment naszej sprawczości. Co mam na myśli? W tym momencie możemy zadecydować, na co przeznaczymy 1,5% podatku dochodowego i jak się okazuje, jest to gigantyczna kwota. Ministerstwo Finansów podsumowało 2023 rok. W ubiegłym roku podatnicy w ramach 1,5% przekazali 1 500 000 000 zł. To rekordowa kwota. Jak się okazuje, organizacje pożytku publicznego wskazało 12 700 000 podatników, a przeciętna kwota przeznaczona przez podatników to 121 zł. Jedną z organizacji, która także przyjmuje 1,5% podatku, będzie prosiła o to podatników, żeby przekazywać właśnie na jej działanie, jest Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Całkiem niedawno odbyła się konferencja prasowa, na której państwo podsumowywaliście ubiegły rok. Jak on wygląda? Tak, dokładnie. W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja, na której, tak jak w każdym roku, szczegółowo pokazaliśmy, na co udało nam się przeznaczyć wszystkie zebrane kwoty z 1,5% podatku. Chciałabym powiedzieć na początek, że na 9266 organizacji OPP w naszym kraju nasza Caritas znalazła się na 168 miejscu, a jesteśmy drugą organizacją w naszym województwie. To nas bardzo cieszy i za co też przy tej okazji chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom i wszystkim podatnikom, którzy właśnie na naszą organizację oddają to 1,5%. Nam udało się zebrać ponad 977 tysięcy złotych. To jest bardzo duża kwota, która w znaczący sposób poprawiła jakość naszego pomagania, ponieważ jesteśmy organizacją charytatywną, która codziennie niesie pomoc osobom, które są w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują pomocy. No właśnie, i tutaj te pieniądze przekazujemy, można powiedzieć, dwutorowo, bo z jednej strony 1,5% zostaje przekazane na bieżące działania diecezjalnej Caritas, na wspieranie instytucji, które państwu podlegają, chociażby schronisko aktywizujące, ale z drugiej strony mamy również indywidualne osoby, które za państwa pośrednictwem mogą uzyskać pieniądze na własne leczenie. I tutaj chciałabym się przez chwilę zatrzymać przy tym temacie, bo ważne jest, w jaki sposób te pieniądze trafiają do osób potrzebujących i w jaki sposób one są rozliczane. Nasza diecezjalna Caritas od wielu lat prowadzi subkonta. Zakładamy subkonta na leczenie dzieci, młodzieży, ale też i osób dorosłych. I te osoby w ramach właśnie tej naszej działalności mogą pozyskiwać 1,5% podatku. I właśnie dla tych osób udało nam się zebrać jak największą kwotę, bo ponad 600 tysięcy. I ta kwota właśnie w całości, w 100% została przeznaczona na ich leczenie i rehabilitację. Może powiem, jak to wygląda u nas w diecezjalnej Caritas. Tych subkont mamy ponad 130 w tej chwili. Zakłada się je bardzo prosto. Najlepiej jest skontaktować się z nami telefonicznie. Wówczas opowiemy dokładnie, jakie dokumenty potrzebujemy, żeby takie subkonto założyć. No, głównie są to dokumenty poświadczające chorobę. Tak? Czyli chodzi o to, żeby uwiarygodnić daną osobę potrzebującą. Czy takie konto może być założone zarówno na osobę małoletnią, na dziecko, na kogoś bliskiego, ale także na osobę dorosłą? Oczywiście. Tutaj, jeżeli chodzi o osobę małoletnią, to takie subkonto zakładają rodzice bądź opiekunowie prawni. No, osoba dorosła sama na siebie zakłada takie subkonto. Jest to weryfikowane oczywiście i sprawdzane, czy faktycznie taka osoba jest chora na daną jednostkę chorobową. No i wówczas może sobie takie pieniądze odkładać na tym naszym subkoncie. Tak jak wcześniej powiedziałam, w całości, czyli jeżeli ktoś zbierze, nie wiem, 90 tysięcy na leczenie, rehabilitację swojego na przykład dziecka, to w całości to 90 tysięcy trafia z powrotem właśnie na to leczenie i rehabilitację. Ale to nie jest też tak, że my te pieniądze rozdajemy, no, może mogę powiedzieć, na prawo i lewo. Bez kontroli. Oczywiście. Te pieniądze przekazywane są na podstawie faktur i rachunków zgodnych z celem. A cel jest leczenie i rehabilitacja i wszystko to dookoła, co się właśnie z tym wiąże. No właśnie, bo często pojawiają się takie zarzuty czy też wątpliwości. A co z tymi pieniędzmi się
dzieje, w jaki sposób te osoby pożytkują te pieniądze, bo może kupią nowy samochód, może spożytkują je na wakacje. Tutaj najpierw trzeba te faktury przedstawić, żeby otrzymać takie pieniądze, czy najpierw otrzymujemy pieniądze, a później rozliczamy się z państwem i pokazujemy, na co je wydatkowaliśmy? My wszystkie pieniądze, które przekazujemy, bądź rodzicom, bądź osobom dorosłym, przekazujemy na podstawie faktur i rachunków. Nie ma innej opcji, chyba że są faktury przelewowe, gdzie wcześniej my przedpłacamy dany na przykład sprzęt rehabilitacyjny właśnie z tego subkonta, a później dostajemy fakturę. Nie ma takiej możliwości, żeby nasz podopieczny otrzymał gotówkę do ręki, nie pokazując na co te pieniądze będą wydatkowane. Może powiem, że wśród naszych podopiecznych mamy bardzo różne osoby. Są to zarówno bardzo malutkie dzieci, które urodziły się z różnymi wadami. Są osoby młodsze, starsze, ale takie bliskie sercu. Są też osoby, które niestety chorują na choroby nieuleczalne i właściwie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc my obserwujemy to w naszej pracy, jak te osoby po prostu coraz bardziej potrzebują wsparcia i właśnie tego 1,5% podatku, bo dzięki temu mogą normalnie funkcjonować. Bo na przykład mamy chłopaka, który choruje na zanik mięśni. Jest to Mateusz. Postępujący zanik mięśni, gdzie naprawdę każdego roku trzeba zakupić nowy sprzęt do tego, żeby on normalnie mógł funkcjonować, żeby mógł oddychać, żeby mógł się poruszać. Mamy dziewczynę, która choruje na toczeń. Jest to okropna choroba, która dziewczynę pozbawiła właściwie takiego normalnego funkcjonowania. Z dnia na dzień stała się osobą niepełnosprawną, musiała usiąść na wózek, w ogóle nie ma czucia od pasa w dół i też leczenie, rehabilitacja, wszystkie leki, ale też i wszystkie środki higieniczne, kosmetyczne, które potrzebne są na co dzień do jej funkcjonowania, znacznie przekraczają możliwości rodziny. No i właśnie dzięki tym pieniądzom, które zbierają, mogą sobie pozwolić na to, żeby no jak najlepiej ją rehabilitować i leczyć. No właśnie, tutaj mówimy o tych kontach indywidualnych, ale warto także krótko wspomnieć o tych działaniach, które państwo prowadzą i myślę, że jednym z takich sztandarowych projektów jest właśnie schronisko aktywizujące, celowo podkreślam to słowo, schronisko aktywizujące dla bezdomnych mężczyzn. To projekt sztandarowy Caritasu i projekt taki wzorcowy, można by było powiedzieć, w województwie lubuskim i w całej Polsce. Tak, nasze schronisko dla bezdomnych mężczyzn, które mieści się w Zielonej Górze, przy ulicy Jana Skolna, tak jak pani słusznie zauważyła, jest schroniskiem aktywizującym. Pobyt naszych podopiecznych w tym schronisku ma na celu wyjście z bezdomności i tak się staramy przy właśnie współpracy ze specjalistami, z psychologami, z terapeutami, aby ci nasi podopieczni, osoby w kryzysie bezdomności, które do nas trafią, za 3 lata wyszły na prostą i rozpoczęły normalne życie. I udaje nam się to z sukcesem. Już ponad 30 osób jakby wyprowadziliśmy, mogę powiedzieć, na prostą. Są to panowie, ponieważ jest to schronisko dla bezdomnych mężczyzn, którzy dzięki temu, że najpierw przebyli u nas terapię, później wszystkie szkolenia, kursy aktywizujące, takie jakby przygotowujące na nowo do pracy, ale też uczące normalnego funkcjonowania w domu. W społeczeństwie, tak, ponieważ w większości są to osoby, które długie lata były osobami bezdomnymi. W tej chwili pracują, mieszkają w normalnych mieszkaniach i właściwie funkcjonują tak jak normalny człowiek, zdrowy człowiek. Chciałabym powiedzieć, że oprócz tego schroniska w Zielonej Górze, które właśnie też jest dotowane z tego 1,5%, no bo wiadomo, pozyskujemy wiele środków, ale zawsze jest coś, na co nam brakuje. No i dzięki temu, że pozyskujemy te środki finansowe, możemy jakby zabezpieczyć w pełni tych naszych podopiecznych. Takie podobne schronisko, aczkolwiek aktywizujące z takimi, zabrakło mi słowa, to po COVID-zie, z takimi, no, z opiekuńczymi, także mamy tam działaniami opiekuńczymi, są w Żukowicach. Żukowice to jest pod Głogowem, jest to też nasza diecezja. Część diecezji to właśnie jest województwo dolnośląskie i to właśnie tam się to znajduje. I tam właśnie panowie, którzy trafiają do tego schroniska, oprócz tego, że są aktywizowani, że staramy się wyprowadzić ich z tego kryzysu bezdomności, to również mają świadczone tam takie usługi pielęgniarskie i
opiekuńcze. I proszę sobie wyobrazić, że oprócz osób w kryzysie bezdomności młodych, czy też jeszcze zdrowych, są też osoby, które niestety na tej ulicy się zestarzały i one potrzebują też pomocy i wsparcia. I to Żukowice to właśnie jest takie miejsce. Tych działań myślę, że jest mnóstwo. Niestety nasz czas będzie powoli już dobiegał końca, ale chciałabym jeszcze na sam koniec dopytać o jedną kwestię, bo styczeń to oczywiście miesiąc, kiedy sporo mówimy o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W grudniu jest Szlachetna Paczka. Grudzień to także, jak i marzec, ten zbliżający się, to również działania organizowane przez Caritas, kiedy państwo zbieracie środki czystości, żywność dla osób najbardziej potrzebujących. I zastanawiam się, czy w tych wszystkich działaniach można znaleźć wspólny mianownik i czy dzisiaj właśnie to pomaganie bardziej łączy Polaków, czy dzieli? Osobiście mi, ale też i naszym współpracownikom w Caritas Diecezjalny, jak i naszym wolontariuszom, wydaje się, że łączy, ponieważ cała rzesza naszych wolontariuszy, młodych ludzi, jest również wolontariuszami WOŚP-u. Zmieniają koszulkę Caritas na koszulkę WOŚP i wychodzą z puszkami i kwestują. Myślę, że łączy i tego powinniśmy się też trzymać, bo każde dobro, które jest niezależnie w jakiej organizacji i każde dobro, które pomaga drugiemu człowiekowi w potrzebie, należy szanować i należy też i wspierać. Oczywiście mamy prawo wyboru i każdy może wspierać daną organizację. Ja to bym chciała, żeby wszyscy wspierali naszą diecezjalną Caritas, ale sama wspieram też WOŚP i wspieram PCK, jak jest taka potrzeba i wiele jeszcze innych organizacji, które zbierają pieniądze na różne cele, bo warto być dobrym i warto pomagać, bo myślę, że to też dzięki temu, że my możemy pomóc, stajemy się lepszymi ludźmi. I nie być obojętnym. Oczywiście, oczywiście. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gościem była Sylwia Grzyb, rzeczniczka diecezjalnym Caritasu.